W zeszłym roku, jak już tutaj byłem na obozie, to naprawdę było dużo fajnych czołowych zawodników, a teraz można powiedzieć, że jest ich co najmniej 3 razy więcej. Jest tutaj około 100 osób, więc różne kategorie wagowe, różni zawodnicy, no i czołówka się zjechała, także naprawdę jest z kim robić. To są goście, którzy jeżdżą na zawody, którzy wygrywają, których poziomu nikt nie zakwestionuje. Każdy ma tam przeciwników, z którymi może przegrać i jest bardzo wysoki poziom. Polska ma tak naprawdę według mnie topowy poziom w Europie, a jeśli przyjeżdżają topowi zawodnicy z Polski, no to można powiedzieć, że to jest obóz na skalę taką europejską, nie? Jeśli chodzi o poziom. No i to się wszystkim nam udziela, tak? Możliwość jakby sparowania, walczenia z takimi ludźmi, uczenia się od nich, ponieważ prowadzą seminaria. Też widzisz ludzi, którzy tym żyją i też się zastanawiasz nad tym, że może fajniej w to było wejść trochę poważniej, bo widzisz, że to daje zajebiste efekty. Fajna sprawa jest, że są jakby luźne podejście do treningu, że nie ma presji, że trzeba być koniecznie na wszystkich zajęciach, jak ktoś chce, to sobie przychodzi. I chcemy zrobić tak, żeby każdy coś wyniósł z tego obozu. Jeżeli ktoś chce się tutaj naprawdę dobrze zajechać, to ma taką możliwość, bo nikt nie odmawia tutaj kulanki. Jeszcze żadnej dyszki nie zrobiłem, nie? Chciałem zrobić 10 sparingów, tam wczoraj chyba zrobiłem 8 i musiałem 9 odpocząć, a tak to po 5 muszę jeden zrobić przerwy. I dopiero jadę dalej, bo jest ciężko, ale pozytywnie. Nie? Jest dużo ciężkich walk, nie? Dużo dobrych gości. Bardzo fajnie, jeżeli kilka dni pod rząd robisz to cały czas, jak normalnie przychodzisz na trening tam sobie 3 razy w tygodniu, zanim się w to wszystko wkręcisz, to zapominasz. Taka fajna okazja poznać całą społeczność, wkręcić się. Jak pojadę sobie na Śląsk i będę chciał skoczyć na chwilę do jakiegoś klubu, no to już wiem, do kogo podbić, z kim potrenować, do kogo zadzwonić. Mogę posparować z dziewczynami, co jest dosyć rzadkie, jeżeli chodzi o to w różnych klubach. Za każdym razem można posparować z kim innym. Dużo jest pasów też kobiecych, purpurowych, co mnie bardzo cieszy, bo widzę, że dziewczyny dochodzą już do tego wyższego stopnia. I powiem szczerze, że prezentują naprawdę wysoki poziom, luźne kulanki, dużo się ruszają. I też dziewczyny mają bardziej zaciekły charakter do walki, więc jest wojna. Białe, niebieskie pasy, dzisiaj się trochę więcej pomieszaliśmy z nimi. Każdy mógł posparować część sparingów z nimi. I walczyć tak, żeby coś uczyć. Bardzo często trenuję z wyższymi pasami i to polega na tym, że nikt mnie tam nie gnębi. Na przykład jak dochodzę do jakiejś pozycji i nie wiem co zrobić, oni mi wtedy tłumaczą, że tutaj mam nogę przestawić albo tutaj za połę mam złapać. Najbardziej się uczę od nich. Przypatruję sobie, co tam one robią, jak mnie poddają. I ci ludzie są mega, mega pomocni i jest to naprawdę super, tak? Możesz się zapytać o cokolwiek. They show you stuff, you know, you can learn with them and you really see the difference in the belts. It's really high quality here. Zdarzyło mi się walczyć z czarnymi pasami i patrzyłem, jaką gigantyczną przewagę mają nade mną, więc to otwiera po prostu mi jakby jeszcze bardziej oczy na to, ile jeszcze mogę się uczyć. I tak fajnie jest się o to poocierać, żeby wiedzieć, do czego w ogóle, do czego dążyć. Ktoś, kto ma biały pas, może się od razu tym fajnie zajarać. Nie jest to obóz zamknięty dla jednego teamu, tylko jest tu bardzo dużo zespołów i bardzo mocnych zespołów. I widać wyraźnie, że mają swoje różne style. Łączenie doświadczeń
z różnych klubów, z różnych rejonów Polski jest bardzo ważne. Ponieważ po dłuższym czasie trenowania we własnym sosie znamy swoje akcje na pamięć i nagle można zweryfikować swoją szkołę, można zweryfikować swój styl. Jak walczy się z innymi ludźmi z innych klubów, no to też walczą innymi technikami. I porównywanie tego też jest fajne, jest taką mega zajawką. Im większą mamy tą bazę ludzi, z którymi sparujemy, wymieniamy doświadczenie, tym lepiej dla nas. Zaprasza się wszystkich, dzieli się wiedzą z wszystkimi i może się bardzo szeroko z tym wymieniać, co jest mega fajne. Jestem tak zabiegany, że nie miałbym na to czasu, a powiedziałem sobie, że tutaj nie ma opcji, żebym nie był, nie? Rękoma i nogami się pisze, jeśli mnie jeszcze zaproszą.